cukier. Cukier. I teraz pani zagniata, a ja idę umyć śliwki. O, dobra. O, matko. To mi żeś zrobiła teraz. Zobaczymy, czy jest słodkie. Tyle tu nasypałeś. Wystarczająco. Kasiu, ale ty jesteś żoną pana ambasadora. Spędziliście kilka lat w Stanach. Twój mąż był ambasadorem w Kanadzie. I teraz jak wygląda życie pani ambasadorowej? Bo mnie to się wydaje, że po prostu masz kucharkę, wydajesz tylko polecenia i nic nie musisz robić, tylko pachniesz. Oczywiście. I mam jeszcze kierowcę. No. I masażystę. A nie miałaś? I kamerdynera. Nie, nie, nie. Znaczy rzeczywiście w mniejszych ambasadach szef kuchni przychodzi na konkretny projekt. Mhm. Czyli jeśli jest to oficjalna kolacja, to mi jako ambasadorowej wręcz nie wolno gotować. I wtedy ja mam bardzo duży wpływ na menu. Ustalam, co bym chciała. No inaczej się karmi generałów kanadyjskich, prawda? A inaczej się karmi na przykład tak kobiety ambasadorowe na lekkim lunchu w środku dnia. A co jedzą kanadyjscy generałowie? Strasznie mi się podobał żurek w chlebie. Rzeczywiście jeździłam 2 lata, żeby znaleźć odpowiednie chlebki odpowiedniej wielkości. Ale nie wiedzieli, jak ten chleb otworzyć. Znaczy w ogóle, jak wylądował na talerzu chleb przykryty jeszcze, to patrzyli na nas, co my z tym zrobimy. A powiedz mi, jak wy się poznaliście? Poznaliśmy się w Gazecie Wyborczej, pracowaliśmy tam razem. Ja co prawda na chwilę tylko przyszłam, bo byłam studentką ostatniego roku polonistyki, pisałam pracę magisterską, a mój mąż został ściągnięty tutaj z Gazety z Poznania. No i tak się stało. I od razu wpadliście sobie w oko? No, chyba ja mojemu mężowi bardziej. O! Bo historia jest taka, że miałam wychodzić za mąż za innego. Nie. Tak, no i mój mąż mnie trochę odbił. Jak to? No, byłaś zaręczona z kimś innym? Tak. Ale widocznie mój mąż był mi pisany, no bo wiesz, 20 lat jesteśmy razem. Ktoś inny ci się oświadczył, a wyszłaś za swojego męża? Tak. Ale numer. Znaczy ja w ogóle się zgodziłam wyjść za tamtego. Ale potem oddałam pierścionek. Bardzo romantyczne, prawda? Jaka piękna historia. Ale upieczmy to ciasto.